Po pierwsze, cieszę się, że udało się naszej drużynie wygrać, ponieważ zasługiwałyśmy na to, tak uważam. I mam nadzieję, że pokażemy w Rzeszowie do końca to, co dzisiaj, to samo, że zagramy swoje i uda nam się zdobyć brązowy medal, który wymarzyłyśmy. Trudno, wracamy do Rzeszowa, odpoczniemy trochę i mam nadzieję, że w środę pokażemy się z innej strony troszkę. Wydaje mi się, że trochę nas podbudowało ten mecz w Rzeszowie, bo przegrywając 2-0, takie byłyśmy troszeczkę średnio nastawione, ale potem jak się odbudowałyśmy, to wiedziałyśmy, że da się z tym Rzeszowem grać. No, przegrałyśmy tego tiebreaka, no ale była walka w tiebreaku, tak? Tam po prostu źle na początku graliśmy. Te dwa pierwsze sety były po prostu źle, jeśli chodzi o nasz styl gry, jeśli chodzi o ofensywę, bo w defensywie udaje nam się wyłączać poszczególne zawodniczki. Do czasu, nie zawsze, ale to udaje mi się. Natomiast naszą często bolączką jest po prostu nasz atak. Tam jak to trochę zweryfikowaliśmy, to od razu nam się lepiej grało. Żal jest przede wszystkim tiebreaka, gdzie mogliśmy to pociągnąć. Już to teraz jest tylko gdybanie, ale naprawdę jakby w kontekście tego meczu jest go żal. Cóż, jedziemy do Rzeszowa bić się o medal, tak samo oni się będą bić. I to na pewno będzie dla jednych i dla drugich. Strasznie ciężkie spotkanie od emocjonalnej strony, ale też na pewno od kondycyjnej, bo już trochę widać, że wszystkie zespoły padają. Wiedziałyśmy, że w meczu w Łodzi to my mamy, musimy po prostu pokazać naszą siatkówkę, dlatego że tutaj rzeszowianką bardzo ciężko się gra, jeszcze nie wygrały tutaj meczu, więc tu miałyśmy ten handicap, że byłyśmy po prostu wyluzowane. Wiadomo, teraz jedziemy do Rzeszowa, no i mam nadzieję, że nam się uda w końcu, bo wszystko jest możliwe. Te mecze były wyczerpujące psychicznie i liczyłyśmy na coś więcej. Dwa dni temu grałyśmy, było trochę inaczej, chociaż też było dużo nerwów, a tutaj źle zaczęłyśmy, no i niestety nie, może jakby się nam udało przełamać tego trzeciego seta, to potoczyłoby się inaczej, ale no nie byłyśmy w stanie dzisiaj. W Rzeszowie my same siebie zaskoczyłyśmy. Dzisiaj no faktycznie miałyśmy pod kontrolą, można powiedzieć, całe spotkanie może w tym trzecim secie. Leciutko się zagubiłyśmy, ale potrafiłyśmy wyjść z tego obronną ręką, więc tym bardziej cieszy to zwycięstwo 3-0. Cały sezon bardzo ciężko pracowałyśmy na to, żeby zwieńczyć medalem. No niestety nie udało się ani złotego, ani srebrnego, ale myślę, że ten brązowy też jest dobrym zakończeniem sezonu. Mój zespół to wie, mój zespół wie, że siatkówka bardzo szybko uczy pokory i tak szybko jak pozwala marzyć, tak szybko te marzenia zabiera, więc my wiedziałyśmy, że już nie mamy się gdzie cofnąć, stałyśmy pod ścianą i jeżeli byśmy tego medalu nie wywalczyły właśnie w tym meczu, dając sobie szansę na kolejny pojedynek, to wiem, że no, bardzo by to bolało. Dużo szczęścia, dużo emocji, ale też dużo siatkówki staraliśmy się przemycić. Recepta była taka jak w trzecim, czwartym secie w Rzeszowie. Czyli żeby więcej uruchamiać środka, kiedy możemy, nawet kiedy podwajałem, kiedy nie podwajałem. No, tutaj jakby upatrywaliśmy swojej przewagi i tak chcieliśmy grać i kiedy to zaczęło funkcjonować, to było zdecydowanie lepiej i mogliśmy po prostu grać skuteczniej. Widać, że wtedy ciężej grało się drużynie z Rzeszowa. Jako sportowcy marzyłyśmy o tym, żeby być w finale. To jest normalne. Stało się jak się stało, nie dla nas jest ten finał w tym sezonie, ale mamy kolejny jakby cel, kolejny etap, dalej to jest medal i myślę, że dla nas po tych naszych wzlotach i upadkach w czasie całego sezonu, całego grania, myślę, że ten medal i tak będzie dla nas dużą nagrodą.